I witam wszystkich w Betelgezie. Poprzedni odcinek znowu zakończyliśmy na poziomie, którego nie mogłem rozwiązać. Okazuje się, że popełniłem błędne założenie. Mianowicie uznałem, że nie da się tutaj zrobić czegoś w wyznaczonym czasie, podczas gdy się jednak da. Także spróbujmy to zrobić. Przede wszystkim wydaje mi się, że tej piramidki z okiem mogę się pozbyć od razu. Teraz nie wiem czemu, ale po pchnięciu tej piramidy w tym miejscu występuje jakby takie opóźnienie, zanim mogę wykonać kolejny ruch. Także tą piramidę na pewno przesuwamy tutaj. To będzie potrzebne, żeby tą piramidę dopchnąć do tego miejsca. I teraz wypchnę ją w prawo, w momencie jak przeleci piorun. I bardzo szybko trzeba zajść ją od góry i pchnąć niżej. O, udało się. A myślałem, że tego się nie da zrobić, a jednak się da. No i teraz mogę już sobie ten Ankh tutaj wypchnąć w takim razie. Trzeba teraz wrócić, spokojnie się to uda zrobić. Tutaj podłogę i to jest już w zasadzie prosta droga do zakończenia tego poziomu. Teraz już tylko idziemy jak po ścieżce. Level completed. Cały poziom. 19. Coraz bliżej końca tego epizodu. Mamy jedną piramidkę, z której się zrobi podłoga zwykła. Och, co ja zrobiłem? Mogę sobie przejść tutaj, ale to mi nic nie da. Tak mi się wydaje, że tą podłogę właśnie trzeba zrobić w tamtym miejscu, w którym zginęło przed chwilą. A te piramidki z symbolami należy poumieszać tutaj. Może być jeszcze tak, że tą piramidę lodową należy umieścić tutaj u góry. A tą piaszczystą trzeba tutaj w prawo wypchnąć. I wtedy będę miał dojście z góry do tych piramid pozostałych. Tak, tak i tak. Tylko teraz jak to zrobić najlepiej? Mam takie przeczucie, że aby to, że trzeba zacząć od tego, że trzeba właśnie tą piaskową piramidę z lewej strony przepchnąć maksymalnie w prawą stronę. No i na końcu jeszcze będzie litera F. No ale spróbujmy po kolei. Teraz w taki sposób i to wypychamy sobie na dół. Robimy sobie tutaj prostą ścieżkę do tego, żeby tą piaskową przepchnąć w prawo. I teraz mogę zajść tutaj od góry już i zacząć umieszczać piramidy w taki sposób na przykład, co mi pozwoli teraz tą lodową wypchnąć do góry. Tylko teraz to jest, no właśnie, bo jak tutaj w lewo ją wypchnąć, nie? Muszę tą piramidę z kolei wypchnąć w prawo, ale to może być bardzo niebezpieczne. Dlatego, że ja sobie zaraz stworzę tutaj oczy, których być może już nie odetnę później od reszty. Chociaż z tego co widzę, to się powinno udać. No spróbujmy w taki sposób. Najwyżej się to nie uda i wtedy będę myślał, jak to zrobić inaczej. Normalnie tak jak zawsze. Teraz jak to wygląda? Z F-em. Na pewno muszę zacząć od tamtego F-a po lewej i prawdopodobnie, albo w zasadzie nieprawdopodobnie, tylko na 100% będzie trzeba wejść tutaj do góry, więc zróbmy tak. Teraz nie mam większego wyjścia, więc mogę tylko zrobić w taki sposób. I teraz mi się wydaje, że należy zejść, no właśnie nie. Właśnie nie, właśnie ten F, który tutaj jest, trzeba obciąć w tej chwili.
ten mały, tak? No zróbmy, tak? Zobaczmy, co z tego będzie. Oko w ten sposób jedno odcinamy. Drugie odcinamy w ten sposób. Mamy już oczy załatwione. I zwyciężyłem. Tutaj są dwa wyjścia. Oczywiście najprawdopodobniej właściwie będzie tylko jedno wyjście. Ale spróbujmy to rozwiązać. Czyli tak, tutaj jest jedna piramida, która się zamieni w suchy blok. I ja tą piramidę muszę albo ją wykorzystać do tego, żeby się móc od niej odbijać, albo ją całkowicie wywalić poza teren gry, ale chyba trzeba będzie ją wykorzystać do tego, żeby zrobić coś takiego. I ona sobie tu już będzie stała w tej chwili. Zawsze mogę ją wypchnąć na zewnątrz, jak będzie mi przeszkadzać. I teraz... Teraz chyba nie mam innego wyjścia, jak tylko to zepchnąć tutaj i to oko zepchnąć tutaj. Zrobił mi się tutaj taki galimatias, taka mozaika. Spróbujmy w takim razie ją tutaj rozwiązać jakoś. Mam jakby nie patrzeć trzy ślimaki aż. Ciekaw jestem, czy można by ten poziom rozwiązać, zaczynając na przykład od tego ślimaka, albo od tego na dole. No, tylko że już chyba widzę, że nie odizoluję wszystkich figur niestety. A co za tym idzie, całkiem możliwe, że błąd popełniłem na samym początku, umieszczając tą piramidę w tym miejscu. Może trzeba było to zrobić inaczej. Albo może trzeba było zachować mobilność tej piramidy. Tak. Spróbujmy jeszcze raz to zrobić w takim razie. Jestem prawie pewien, że tą piramidę na górze, tą środkową, trzeba wypchnąć tak, jak ją wypchnąłem wtedy. Ale... Spróbujmy tutaj pozmieniać. Czyli tak, uroboros mogę całkiem spokojnie sobie pchnąć tutaj na dół. I mam teraz dwa uroborosy obok siebie, co mi powinno ułatwić sprawy. Teraz tą piramidę wypchniemy tutaj i oko tak, mamy to zamienione miejscami. To jest spoko. Widzę, że jest jeszcze oko po prawej. Straszna dupeczka mi się wydaje. Z tego właśnie wyszła. No. No, czyli chyba sobie nie mogę tak zrobić, jak sobie zrobiłem. Aczkolwiek, bo to oko tutaj jest, tak? No to zaraz, jakbym chciał uroborosy na przykład odciąć najpierw od oczu, to musiałbym tak, musiałbym pójść tutaj do góry, w ten sposób okrążyć oko. I teraz trzeba te oczy tutaj odciąć od tych wzgórz. Ale nie wiem jak. Bo albo będą połączone z tymi wzgórzami, albo z tamtymi, nie? I to jest też słabe. Kurde. Może wzgórze musi tutaj stanąć. Zamiast tego oka. Wtedy wezmę sobie ślimaka od góry. Pójdę tak, tutaj jedno wzgórze od oka odetnę. Tutaj będzie oko.
które z kolei odetnę od tego wzgórza. Teraz te oczy będą mogły zostać połączone między sobą. I jedno oko ty będzie na środku. Tak, czyli oko musi iść na środek. Wzgórze musi iść tutaj, a uroboros tak jak jest. Zróbmy to jeszcze raz w takim razie. Oko na środek. A wzgórze w lewo. A uroboros tak jak był. Czyli uroboros postawiłem dobrze. Spróbujmy zatem tak zrobić. Oko na środek, a wzgórze w lewo. Mogę powrócić już teraz, bo sobie tutaj zrobiłem podłogę, więc spoko. Tak, zepchnąć to na dół teraz trzeba. I mamy tak jak chciałem. No to teraz bierę to. Mam te wzgórze odcięte już. Teraz do samego końca. Uroborosy odcinam. Ha! Wygrałem. Chapter completed. Dżungle się to nazywało. Dżungle ukończyłem. No i teraz mi zostaje tutaj. Nie wiem co to jest. Chyba góra jakaś, tak mi się wydaje. Albo wulkan. I jednak rozpoczęcie tego zostawimy sobie na odcinek kolejny.